16 oraz 17 września 2020 roku odbyła się debata nad tzw. ustawą Bezkarność Plus. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, druki nr 539 i 569. Ustawa zawiera tak naprawdę jedną zmianę, która budzi wiele wątpliwości. Jest to artykuł 10d w następującym brzmieniu. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów, podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. Zacznę od przypomnienia, komu zawdzięczamy debatę w Sejmie w tej konkretnej sprawie. Cieszę się, że temperatura polemiki po stronie opozycji wzrosła w ciągu ostatnich tygodni. Zauważę nieskromnie, że to Konfederacja umożliwiła Państwu skupienie uwagi na tym projekcie swoim sprzeciwem sprzed miesiąca. Dzięki temu ten projekt nie został przeprocedowany chyłkiem, dzięki temu nie obowiązuje już od tygodni, ale losy Polski ważą się dzisiaj właśnie. Jeśli ten projekt przejdzie, to władza może wszystko. Poseł Andrzej Kosztowniak w skrócie przedstawił założenia ustawy. Proponowane rozwiązania nie wprowadzają bezkarności, jak niektórzy by chcieli to widzieć, albo niektórzy to przedstawiają, a regulują przepisy dotyczące działalności w stanie wyższej konieczności, bo życie i zdrowie jest najwyższą wartością bez względu na to, jak rozpatrujemy i ważymy poszczególne dobra. Te działania podejmowali, Szanowni Państwo, nie tylko politycy, podejmowali je również urzędnicy, chyba wszystkie możliwe służby w naszym kraju, ale też pamiętajmy o gronie samorządowców, cała służba zdrowia, czy nawet przedsiębiorcy. Przy okazji poseł Kosztowniak wspomniał o poprawce do omawianej ustawy. Ustawa, Szanowni Państwo, nie wyłącza w żaden sposób odpowiedzialności z tytułu korzyści wszelkiego rodzaju. Patrzę w stronę opozycji, często Państwo mówicie o korzyściach majątkowych. Nie wyłącza to w żaden sposób odpowiedzialności z tego tytułu. I zresztą innych korzyści osobistych, które są zdecydowanie szerszym pojęciem. Posłowie opozycji zadawali pytania i starali się merytorycznie atakować rząd. Na początek Jarosław Urbaniak zasugerował, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją. Sprawdźmy, jak się to ma do naszej polskiej konstytucji. Artykuł 2 stanowi: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Trudno z wartościami państwa demokratycznego, państwa prawnego, a w szczególności zasadą sprawiedliwości społecznej, pogodzić koncepcję, w której państwo, tu trzeba podkreślić, państwo PiS, praktycznie legalizuje łamanie prawa przez ściśle określoną grupę ludzi, przez urzędników i polityków PiS. Weźmy artykuł 7 naszej konstytucji. Ten stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. No, ten projekt, jak żaden inny, jasno i jednoznacznie legalizuje działania urzędników i polityków PiS poza prawem. Kamila Gasiuk-Pihowicz zasugerowała, kogo tak naprawdę ma chronić ta ustawa. W sumie wszyscy w opozycji myślą bardzo podobnie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proszę zobaczyć, jak to się cudownie składa. Wczoraj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdza, że premier działał z rażącym naruszeniem prawa, a dzisiaj już na chybcika Sejm zajmuje się ustawą, która tego samego premiera stawia ponad prawem i daje mu szansę nie ponoszenia żadnych konsekwencji. W tej ustawie nie chodzi o szerokie rzesze tak zwanych zwykłych urzędników, którzy gdzieś w powiecie, w gminie popełnili w czasie epidemii jakiś błąd. W tej ustawie chodzi o bezkarność najważniejszych, kluczowych osób PiS-u w rządzie. W tej ustawie chodzi o głowę tej pisowskiej ośmiornicy, która oplata Polskę. I dlatego ja mam pytanie do premiera. Panie premierze, proszę mi powiedzieć, kto, jeśli nie pan i pańscy koledzy z rządu, odpowie i zapłaci
za pieniądze, które zostały wyrzucone w błoto, na trefne maseczki, trefne wybory, trefne respiratory. Kto poniesie konsekwencje? Mamy winnych, mamy stwierdzone wyrokiem rażące naruszenie prawa i co? Nikt nie poniesie odpowiedzialności? Czy przepis dotyczący bezkarności urzędników obejmuje także przypadek pana premiera Morawieckiego, który według orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydał decyzję bezpodstawnie i z rażącym naruszeniem prawa? Czy w konsekwencji także tego wyroku ten przepis obejmuje także wicepremiera Jacka Sasina oraz ministra, byłego ministra zdrowia, pana Szumowskiego? Popatrzcie na Sasina, popatrzcie na Szumowskiego. Ta ustawa działa wstecz. Nic im się nie stało, nic im nie będzie, bo są naszymi bogami. Krzysztof Paszyk przypomniał m.in. o fatalnej zmianie przegłosowanej w tarczy 4.0. Co w kontekście procedowanego projektu ustawy wprowadzającego bezkarność mają powiedzieć polscy lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, pracownice domów opieki społecznej, którzy od miesięcy są już na pierwszej linii frontu walki z COVID-em, a którym w tarczy antykryzysowej nazwanej 4.0 chyłkiem zafundowano zaostrzenie kar za błędy lekarskie? Co mają powiedzieć polscy przedsiębiorcy, którym właśnie zapowiedziano ustami pana ministra Ziobro, że państwo będzie mogło prewencyjnie zajmować ich majątki, wprowadzać zarządy przymusowe w ich firmach? Czy tak ma wyglądać w Polsce równość wobec prawa? Krzysztof Bosak słusznie zauważył, że pod byle pretekstem, ustawą będzie można uchylić bezprawne działania urzędników. Przypomina się tutaj formuła zastosowana przez wybitnego filozofa prawa Gustawa Radbrucha, która należy do dorobku dwudziestowiecznej filozofii prawa, a mianowicie, że lex injustissima non est lex, a więc prawo krańcowo niesprawiedliwe nie jest prawem. To, co proponujecie, to prawo krańcowo niesprawiedliwe. Prawo, które pozwala uznać dowolne działanie za bezkarne, pod warunkiem, że zostało dokonane pod odpowiednim dla władzy pretekstem. Idąc w ślad takich działań, każda władza mogłaby jakąś okoliczność życia gospodarczego, społecznego czy międzynarodowego podnieść do rangi okoliczności uchylającej odpowiedzialność prawną za nadużycie obowiązków i łamanie prawa. Nie można się na to zgodzić. Następnie poseł wnioskodawca Anna Milczanowska starała się odpowiedzieć na zarzuty opozycji. Kontratyp powoduje, że zachowanie wypełniające znamiona czynu zabronionego nadal jest czynem zabronionym, ale nie jest przestępstwem. Innymi słowy uchyla on karną bezprawność czynu. Kontratyp uregulowany będzie przepisami ustawy, rangi ustawowej. Bez tych zmian będzie możliwa odpowiedzialność karna osób, funkcjonariuszy publicznych, którzy naruszyli swoje obowiązki w celu zwalczania COVID-19, nawet wtedy, gdy faktycznie ani interes publiczny, ani prywatny nie poniósł żadnej szkody na podstawie artykułu 231 kodeksu karnego. Ustawa umożliwia skorzystanie z kontratypu m.in. lekarzom pełniącym funkcje administracyjne. A wiemy, że wielu lekarzy pełni funkcje kierownicze, dyrektorskie w placówkach zdrowia. Pani Anna potwierdziła słowa posła Andrzeja Kosztowniaka odnośnie wprowadzenia poprawek do ustawy. W uzasadnieniu tej poprawki mamy napisane, że jej celem jest doprecyzowanie przepisów polegające na zawężeniu zakresu spraw, w którym ta regulacja miałaby zastosowanie. Poprawka wprowadza w szczególności zasadę proporcjonalności dóbr, co w praktyce będzie oznaczało, że działaniem przepisu nie zostaną objęte m.in. czyny, których sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści materialnej. Opozycja miała problem głównie z tym, że bezkarni pozostaną Jacek Sasin, były minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz premier Mateusz Morawiecki. Co ta poprawka miałaby tak naprawdę zmienić? Wydaje się, że w przypadku tych trzech osób absolutnie nic. Przecież ani Jacek Sasin, ani Łukasz Szumowski, ani premier Mateusz Morawiecki w wyniku swoich decyzji nie wzbogacili się.
Niektórzy mogą mieć wątpliwości, jeśli chodzi o Łukasza Szumowskiego, ale przecież to nie on się wzbogacił na swoich decyzjach, tylko m.in. jego brat oraz inne osoby związane z Łukaszem Szumowskim, wspomniane przez posłów opozycji. Przez nieodpowiedzialne decyzje tych trzech panów tak naprawdę najwięcej straci budżet państwa, czyli my wszyscy, bo to przecież my, podatnicy, zapłacimy za ich błędy. No i jest jeszcze jedna kwestia. Czy to nie jest tak, że prawo nie powinno działać wstecz? Panie pośle, lista osób do pytań została zamknięta, ale w wyjątkowy sposób panu tę 60 sekund udostępniamy 30. jako czas na pytanie. 30 mi wystarczy. Ja chciałem zauważyć, że to PiS powołuje się właśnie na wolę ludu, że ma za sobą większość. My tutaj mamy walczyć o prawo, że prawo mówi, że prawo nie może działać wstecz, a nie to, co mówi sobie tam większość, bo to PiS właśnie jest demokratyczne. PiS powołuje się na wolę suwerena, a my powołujemy się na prawo. Prawo wstecz nie może działać. I tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec krótka wypowiedź Dobromira Sośnierza. Czy naprawdę o taką Polskę walczyliście? Czy zdajecie sobie sprawę, że jeśli dziura w płocie, którą właśnie wyrywacie, jest odpowiednio duża, to cały płot w ogóle nie ma sensu? Jeśli tak, no to jeśli naprawdę tego chcecie, no to rozwalcie ten płot do końca. Napiszcie, że w ogóle urzędnik nie popełnia przestępstwa z definicji, bo przecież wszystko, co robi, to dla Rzeczpospolitej, dla twojego dobra, dla dobra wspólnego, w interesie społecznym. I w ogóle przestaniemy się wygłupiać w takim razie. Tak? No, czy naprawdę tego chcecie? Psujecie prawo w sposób zupełnie niewiarygodny. A może to jest jakiś trolling? Jeśli to jest żart, to chyba powinien się właśnie w tym momencie skończyć. Ostatecznie, 17 września ustawa została zdjęta z obrad Sejmu. Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o skreśleniu z bloku głosowań punktu 3 porządku dziennego, to jest sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Druki nr 539, 569 i 569-A. Jak donoszą media, przeciw tej ustawie mieli być politycy Solidarnej Polski oraz Porozumienia, i dlatego ta ustawa została zdjęta z obrad Sejmu, przynajmniej na razie. Co myślicie o ustawie Bezkarność Plus? Czy rzeczywiście chodzi tutaj o bezpieczeństwo zwykłych urzędników? A może chodziło o zapewnienie bezkarności najwyższych urzędników w państwie? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.